Jedziemy na plażę w okolice ruin, w których byliśmy wczoraj. Jedziemy na jakby od drugiej strony. A zdecydowaliśmy się tam pojechać, ponieważ plaża wygląda na taką troszeczkę bardziej dziką i mamy nadzieję, że będzie tak bardziej lokalno-klimatowo. I kamieniście, bo chcemy bardzo snorklować. Bardzo nam się to spodobało wszystkim. A tutaj nasz samochód z małym silnikiem daje nam się we znaki. Mamy mega kiepski samochód. Mamy po prostu tak słaby samochód. Renault Symbol, ale jest stary, słaby. Jestem generalnie wściekły. Tam jedziemy powoli i zwiedzamy okolice i tyle. Tak, na samochód jestem wściekły, nie ogólnie, tylko na samochód. No to nie możemy pod górkę, nie możemy wjechać. No spoko, jedziemy powoli, zwiedzamy piękne okolice, a okolice są piękne. Już mamy bardzo blisko, dojeżdżamy do plaży. Jak na razie wygląda to obiecująco. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy drugim samochodem zaparkowanym tutaj. Tak dokładnie nie wiem, co to tutaj jest, ale no miejsca jest sporo. Kawałek, dosłownie 200 metrów, dojechaliśmy taką szutrową trasą i mamy już znak na plaży. Idziemy. W oddali widać plażę, na której byliśmy wczoraj na ruinach, a dzisiaj chcemy pójść tutaj z tej lewej strony. Wylegujemy się na kolejnej plaży. Znaleźliśmy plażę bez ludzi, to znaczy trochę jest, ale nie tłumy jakieś, także mamy prywatność, własny prywatny krzaczek, własny prywatny cień. Także kontynuujemy wakacjowanie w Turcji. Jesteśmy, tak jak mówiliśmy, z drugiej strony tego, tych ruin. Tam gdzieś w tamtą stronę są te ruiny, a my jesteśmy po drugiej stronie. Ja tylko mam nadzieję, że my przypadkowo nie zaparkowaliśmy tam, gdzie nie powinniśmy parkować, bo... Nie, no chyba nie. Kurde, ale z tej strony jest tych ustawka. Ania, a patrz, co się po drugiej stronie dzieje. Plaża jest taka trochę średnia, bo jest kamienista, dużo kamieni. Są rybki do snorklowania. Ale to nie to samo co poprzednie, ale i tak jest świetnie, bo woda jest mega fajna. I przede wszystkim nie ma tutaj ludzi. Nie ma ludzi. Jest pusta plaża.
nawet jeżowiec się pojawił, także no nie może być tutaj dużo ludzi. Tak, są fajne skały? Tak. Są fajne skały. Można stanąć, są skały wystające, no ale między innymi trzeba uważać na kolana, na stopy, by się nie walnąć, bo są bardzo ostre. Problem jest w tym, że cały czas im dalej, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej. Już się tak oddalamy, a za chwilę będzie trzeba wrócić jeszcze. Ale jest to pokusa, żeby płynąć dalej. Wow, przez całkiem przypadek udało nam się wbić na świetny kemping. Przenieśliśmy się na drugą stronę. Tutaj są ławki, hamak za nami. Tam są huśtawki. I to jest w ogóle wszystko kemping. Ale kemping jest przezajebisty. Jest plaża, hamaki, prysznice, bar w lesie. Krzesełka. My już wracamy z chłopakami do samochodu i będziemy przechodzić jeszcze raz przez ten kemping. Nie mam gimbala ze sobą i będzie trzęsło. Zapomniałam w ogóle parcelki w ogóle. Namiocik w lasku i tutaj jest więcej. Tak po prostu w lesie. Rewelacja. Mała knajpka i dzieciaki już dorwały kota. Góreczki kot. Widocznie zadowolony. Puszasty. Puszasty. Tak. Chodź tak, chodź. Tu. Nie, idźcie jeszcze. Następna parcelka w lesie. O, i domek na drzewie. Też są te trójhałki. O, wow. Proszę. Jak ktoś nie ma namiotu, domek na drzewie. Podłączenie do prądu, do ładowania telefonów. Zauważ, że wszystko jest na wierzchu. Tutaj jest jakby totalny luz. Tutaj są toalety? Mogę. Idź, idź. Idź, tu jest wolno. I prysznice. No kurczę. Z lusterkiem. Nie, zaraz musimy sprawdzić, wrzucimy pina do tego miejsca, bo naprawdę fajnie. A z przodu jeszcze stały kampery. Jest wie. Jesteś jakiś... jakaś scena, jakiś wielki namiot, wieczorami pewnie tutaj coś się dzieje, widzę bębny, więc jakaś na pewno imprezka się dzieje. No. Mega, mega miejsce, naprawdę mega miejsce. Tutaj właśnie te domki na drzewie, ale też przyjeżdżają przyczepami kampingowymi, tutaj jest przyczepka. No wow!